No przede wszystkim uważam, że to jest nieoceniona perła naszego narodowego, zarówno narodowego, polskiego, jak i ogólnoeuropejskiego, ogólnoświatowego dziedzictwa. Czegoś takiego gdzie indziej nie ma. Jest to po prostu skarb chwytający za serce. Przynajmniej mnie to uchwyciło, kiedy podróżowałem wielokrotnie po puszczy, ten majestat, ten po prostu to piękno, ten urok dzikiej, nieskażonej ludzką ręką przyrody, przynajmniej w wielu miejscach tak to wygląda. I dlatego uważam, że no, moim może nie obowiązkiem, ale potrzebą serca, potrzebą ducha jest właśnie ochrona tego właśnie miejsca. Nazywam się Gabriela Galdames i przyjeżdżam tutaj chronić puszczę, ponieważ uważam, że jest to wyjątkowy obszar i bardzo chciałabym, żeby każdy mógł tu jeszcze przyjeżdżać, nie tylko ja. Nazywam się Kuba. Chcę chronić Puszczę Białowieską, bo to jedno z ostatnich miejsc na świecie, które nie było stworzone przez człowieka i dla człowieka. I to jest niesamowite doświadczenie być w takim miejscu. Chodzimy tutaj na patrole obywatelskie. Puszczańskie. Podczas których szukamy miejsc wycinek. Szukamy chronionych gatunków zagrożonych wyginięciem. I oglądamy składy drewna i staramy się patrzeć leśnikom na ręce, bo wierzymy, że tylko dzięki naszemu zainteresowaniu i naszej wspólnej walce możemy uchronić puszczę przed wycinką. Cała puszcza parkiem narodowym. Ja bym chciał, żeby puszcza była tak z wiele rzeczy na świecie, które się zmieniają na gorsze, chciałbym, żeby puszcza była na odwrót, żeby zmieniała się na lepsze, żeby jakby zakres tej ochrony i procesy renaturalizacyjne jakby były tym, co napawają mnie nadzieją na to, że będzie lepiej, a nie tylko gorzej. Jestem biologiem i wydaje mi się, że też taka jest moja rola, żeby dbać o tak niesamowite miejsca, które są domem dla tak wielu wyjątkowych organizmów. I jest to jednocześnie mój obowiązek, a także największa przyjemność, bo sama lubię tu bardzo przyjeżdżać i myślę, że jest to właśnie dokładnie takie miejsce, w którym ludzie mogą obcować z przyrodą, z którą na co dzień nie jest im to dane.